Azbest, niegdyś bardzo popularny materiał budowlany, dziś wzbudza jedynie strach i dostarcza nie lada problemów gminom oraz właścicielom nieruchomości, na których się znajduje. Czy faktycznie jest aż tak niebezpieczny? W Zespole Szkół Mechanicznych w Nysie odbyło się spotkanie dla urzędników gminnych oraz zarządców nieruchomości, aby naświetlić sprawy dotyczące azbestu i aspektów prawnych związanych z jego usuwaniem. Azbest jest szkodliwy, że należy go usuwać, że można to robić za pieniążki zewnętrzne, które gmina może pozyskiwać dla mieszkańców właśnie na usuwanie, na demontaż, transport i składowanie wyrobów azbestowych. Cały azbest musi zniknąć do 2032 roku. Jednak wciąż można znaleźć domy czy garaże pokryte tym szkodliwym dla zdrowia materiałem. Dlaczego wciąż dookoła nas jest tyle azbestu? Jest to sprawa dosyć kosztowna i w związku z tym ta decyzja o usunięciu i wymianie pokrycia dachowego na bezpieczne jest podejmowana przez właścicieli później. Niemniej my zachęcamy do tego, żeby robić to już teraz, bo już teraz jakby te pieniążki można pozyskać. Ale dlaczego niegdyś popularny materiał budowlany stwarza takie zagrożenie? Udało nam się go zastosować powszechnie, technicznie na początku XX wieku. Zachwyciliśmy się nim jako materiałem, który jest przede wszystkim niepalny. Dodatkowo bardzo słabo aktywny chemicznie w pewnych przypadkach. No i był bardzo powszechnie używany między innymi do tego, żeby a. izolować od zjawisk atmosferycznych, b. właśnie zapobiegać rozprzestrzenianiu się ognia. Są bardzo małe włókna, tak zwane respirabilne, włókna, które mogą się dostać na przykład do pęcherzyków płucnych. I to jest skala tak mała, że nie ma szans, żebyśmy go zobaczyli. Natomiast jeżeli widzimy już pył azbestowy, to mamy 100% pewności, że te włókna gdzieś się unoszą. Wydawać by się mogło, że to już sporo, ale jak się okazuje, to jednak nie wszystkie dolegliwości, do jakich mogą się przyczynić drobne pyłki azbestu. Wywołuje choroby płuc, między innymi również nowotwory. Najbardziej szkodliwe elementy są włókna azbestowe niewidoczne gołym okiem. Poza tym choroby azbestu zależne pojawiają się kilkanaście, nawet kilkadziesiąt lat po kontakcie, pierwszym kontakcie z azbestem. Zmienia się świadomość społeczeństwa, które przez wiele lat bagatelizowało zagrożenia związane z azbestem. Coraz częściej problem dostrzegają również gminy i zarządcy nieruchomości. Oczywiście problemem zawsze są finanse, ponieważ niestety, ale nasz kraj nie jest na tyle bogaty, żeby pozwolić sobie na zapłacenie ludziom za usunięcie azbestu z prywatnych nieruchomości. Jednym z elementów kampanii antyazbestowej są również działania monitoringowe, kontynuowane od 2008 roku, obrazujące tempo i skuteczność gmin w oczyszczaniu swoich regionów z niebezpiecznych odpadów azbestowych.